Przede wszystkim Cię przedstawiam 10 najdroższych zawodników na świecie i wcale w tej najdroższym zawodnikiem tutaj nie jest Robert Lewandowski to zaskakujące, bo jest przecież najlepszym piłkarzem w 2020 roku, a wcale nie jest najdroższym zawodnikiem na świecie no więc jak to po prostu wygląda zatem kto jest najdroższym zawodnikiem na świecie czy w ogóle Robert Lewandowski jest pierwszy z dziesiątce, bo to kolejne zaskoczenie no właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie, dzisiaj przedstawiam zestawienie najdroższych dziesiątki najdroższych piłkarzy na świecie według CS, tak nie CSI kryminalne zagadki, tylko CS i to jest wycena tak naprawdę zawodników, którzy występują w pięciu najsilniejszych ligach na świecie no to są praktycznie ligi europejskie no, i to też nie jest taka wycena na podstawie transfer market. To, co ma transfer market? Ta wycena transfer market nie zawsze jest po prostu, jakby tutaj. Znaczy, ona jest dobra, ale nie jest jakby, nie, nie zawsze ta cena ma, ma od, odzwierciedlenie w rzeczywistości, tak? No, bo czasami ta cena jest niska, a w rzeczywistości transfer jest zdecydowanie droższy, albo po prostu jest ta cena za piłkarza praktycznie zawyżona, a w praktyce kluby tyle nie zapłacą. No właśnie, tutaj okazuje się, że Roberta Lewandowskiego w ogóle nie ma w tej pierwszej dziesiątce, to jest dosyć duże zaskoczenie, no najlepszy zawodnik w 2020 roku nie jest jednym z najdziesięciu najdroższych zawodników na świecie, to co kupować po prostu potencjał, talent młodego piłkarza, lepiej kupić po prostu piłkarza sprawdzonego, no nie mówię, że Robert Lewandowski ma być na pierwszym miejscu, tak, no bo jeżeli to jest 10 najdroższych piłkarzy, no to, e, to, są też piłkarze, którzy, na których można zarobić, którzy mają wartość marketingową, e, no ale właśnie, na pierwszym miejscu jest Marcus Rashford, to jest 149 milionów e, funtów, na tyle praktycznie jest wyceniany. Potem miejsce drugie to jest Edling Haland 137 milionów funtów. Miejsce trzecie to jest Trent Alexander Arnold 137 milionów funtów. Miejsce czwarte to jest Bruno Fernandes 136 milionów funtów. A jeszcze powiem: kluby, tak? No, oczywiście Manchester United. Miejsce piąte: Kilian Mbappe 135 milionów funtów Pedrze. Miejsce szóste. Borussia Dortmund, Jadon Sancho 134 miliony funtów. Siódme to jest João Felix, Atletico Madryt 127. No to wszystko w milionach funtów, to wiadomo, tak. Miejsce ósme to jest Bayern Monachium, Alfonso Davis 125 milionów funtów, miejsce dziewiąte Sterling 123 miliony funtów, dziesiąte Kai Havertz 122 miliony funtów no i teraz po prostu tej przeciwnicy Hef Havertza powiedzą gdzie on jest warty 122 miliony funtów przecież on taki po prostu paździerz gra w Chelsea Londyn, no rzeczywiście tak jeśli chodzi o Havertza i oczekiwania jakie były względem niego oraz Timo Wernera w Chelsea Londyn na pewno nie, nie, na razie się nie sprawdza tak nie, albo nie spłaca się po prostu za tą kwotę za którą przyszedł do Chelsea natomiast jeśli chodzi o to zestawienie ja bym powiedział tak, że Rashford może po prostu jest dużym potencjałem, może być po prostu tutaj świetnym piłkarzem, ale moim zdaniem pierwsze miejsce to jest na wyrost, tak, w tym zestawieniu. Bardziej bym tu powiedział, że Erling Haaland po prostu powinien być na pierwszym miejscu, czy Mbappé, czy João Felix, to bardziej po prostu bym mówił o potencjale tych zawodników. Trent Alexander-Arnold też jest dobrym bardzo piłkarzem, tak, no nie oszukujmy się, ale ja bym go nie dał na trzecie miejsce, ale widzimy tutaj dominację faktycznie Manchester United, tak, pierwsze i czwór czwarte miejsce w tym w tym zestawieniu się chodzi o 10 piłkarzy. W ogóle to jest dominacja piłkarzy z Ligi Angielskiej, ale właśnie pierwsza, tutaj piątka to z dwóch zawodników z Manchester United. Tak, Manchester United. No i Mbappé, według mnie, jest bardzo nisko sklasyfikowana, przecież Mbappé to jest mistrz świata i też występuje w PSG, a mówi się o tym, że może przejść do Realu Madryt. No właśnie, tylko no, to też, też trzeba pamiętać, rankingi rankingami, tak, a jakby życie życiem, ale tak właśnie prezentuje się to zestawienie, jeśli chodzi o 10 najdroższych zawodników na świecie. No i tutaj właśnie w tym zestawieniu nie ma Roberta Lewandowskiego, tak? Nie ma na przykład Messiego czy Cristiano Ronaldo. No, okej, okay, można powiedzieć, że Robert Lewandowski, tak, tutaj jest zawodnikiem, czy Messi i Ronaldo po 30 roku życia, no ale gdzieś tam powinien być, chociaż na tej 9 czy 10 pozycji Robert Lewandowski, a jednak tutaj go nie ma, tak? No, pewnie wiele klubów wolałoby kupić Messiego niż na przykład kogoś tutaj z tej pierwszej dziesiątki, bo Messi nie tylko dawałby tą jakość dla klubu, na przykład PES, żeby kupił Messiego, ale też po prostu nieprawdopodobny wydźwięk marketingowy, re, jakby reklamowy na świat, tak? E, Więc no, tak na przykład Cristiano Ronaldo przyszedł do Juventusu, to od razu zwiększyła się sprzedaż, jeśli chodzi o Fiata, no bo to jest główny sponsor, właściciele Fiata są e, tak, właścicielami Juventusu Turyn, więc to miało miał bezpośrednie przełożenie. No właśnie, czyli tak wygląda to, to zestawienie i jeśli chodzi o tą dziesiątkę piłkarzy, no złośliwi mówią w ten sposób, tak, dlaczego na przykład w tej dziesiątce jest tylko jeden zawodnik z Bayernu Monachium, pomijając Roberta Lewandowskiego, dlaczego na przykład tam nie ma innego zawodnika z Bayernu Monachium, tak, eee, że tylko jest tylko Alfonso David, że tutaj ta wartość też powinna być oceniana na podstawie tych jakby sukcesów, które były w tamtym roku, skoro e, Bayern Monachium zdobył Ligę Mistrzów, to tutaj powinno być więcej praktycznie zawodników w tej pierwszej dziesiątce, na przykład kimś powinien być w tym zestawieniu. No ciężko jest mi powiedzieć, tak, no tutaj jest pewien ranking, który jest przedstawiany właśnie przez dziennikarzy. Natomiast on tak właśnie wygląda. Tak? Ja na przykład bym nie zapłacił 149 milionów funtów za Rashforda, czy nawet po prostu mniejszą tam kwotę, bo to uważam, że to nie jest po prostu jakby, jakby wartość tego zawodnika żeby po prostu aż tyle był wyceniany jeśli chodzi o umiejętności sportowe i tak dalej. Może jako potencjał tak, ale wydaje mi się, że Rashford będzie dobrym, solidnym zawodnikiem, ale nigdy nie zrobi takiej kariery jak na przykład e, e, Mbappe, czy Neymar, czy Cristiano Ronaldo, czy też Messi, tak. On będzie dobrym rzemieślnikiem, świetnym piłkarzem. Może się mylę, może oczywiście się mylę na, na wyrost, tak. no to też nie, nie jest powiedziane, że ja muszę po prostu być jakąś wyrocznią. Natomiast Rashford na pewno jeszcze może zaskoczyć, może zdobyć praktycznie wiele bramek. Wydaje mi się, że po prostu Rashford zbyt wolno rozwija swoją karierę, chyba że rzeczywiście po prostu w pewnym momencie ta kariera by przyspieszyła. Natomiast dużo do poprawy, jeśli chodzi o Rashforda i nawet w kwestii mentalu, ale jeżeli Rashford po prostu będzie systematycznie, konsekwentnie, praktycznie szedł do przodu, no to może zrobić jakiś tutaj ogromny progres, także że wszystkich zaskoczy. Więc tak to wygląda to zestawienie w tym akurat zestawieniu Robert Lewandowski przegrał, tak, nawet jeżeli chodzi o tą pierwszą dziesiątkę. Większość praktycznie tych zestawień, jeśli chodzi o nagrody, plebiscyty za 2020 rok, to Robert Lewandowski wygrał, zwyciężył w nich, ale akurat w tym zestawieniu Robert Lewandowski tutaj przegrał. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o taki ranking, czy w ogóle jesteście zwolennikami takich rankingów i tak dalej. No ja muszę powiedzieć, no oczywiście te rankingi są fajne, tak, ale na końcu też się patrzy po prostu jakby na położenie zawodnika w klubie na to, ile ten zawodnik daje drużyny na jego umiejętności, bo ten sam zawodnik, na przykład u boku jednego trenera, tak, Robert Lewandowski, był Niko Kowacz, e, trenerem Bayernu Manachy, to były te gole, tak, ale nie było to po prostu bez rewelacji, ja zawsze mówię, że Niko Kowacz gdzieś po prostu pikował tą karierę, holował w dół praktycznie tą karierę Roberta Lewandowskiego, a przyjście a nawet nie przyjście, tylko Hansi Flick przecież był trenerem, drugim, asystentem Niko Kowacza, sprawiło, że wystrzeliła ta rakieta jeszcze bardziej, tak? Ta kariera jak z rakiety. Więc pytanie też jest takie, jak ci zawodnicy odnajdą, odnajdą się w poszczególnych klubach, klubach, czy ta wartość rzeczywiście będzie dalej i szła do góry, tak? No bo na przykład w tym zestawieniu Mbappé, moim zdaniem, z każdym rokiem może mieć jeszcze więcej goli, tak? On naprawdę może mieć sporo bramek. Żał Felix, no tutaj powiem problematyczna tak naprawdę sprawa, tak? Czy tutaj się nie spali, i jest to kwestia mentalu. Ja na przykład w jego wieku, na tak młodym etapie życia nie poszedłbym do Atletico Madryt. Mimo wszystko moim zdaniem troszeczkę ciężki trener Simone, fajny i tak dalej, ale pod kątem gdzieś tej kariery to jest dosyć ciężki tak naprawdę trener na, na takiego młodego piłkarza, może do takich doświadczonych, którzy mają kilka już po prostu klubów za sobą, różne ligi, tak jak Diego Costa, który teraz opuścił Atletico Madryt, to może być fajny Simone, ale moim zdaniem taki ciężki trener gdzieś na początku tej dużej kariery kariery przygody może być po prostu magnesem, e, czy po prostu dodatkowym takim pulsem do rozwoju, ale może też gdzieś tam zastopować tą karierę. A to jest moje zdanie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się. Cześć.